To już koniec SBC codziennego logowania. I razem z tym dzisiaj otworzę dwie takie paczki 20 piłkarzy 83+, i do tego też 3 piłkarzy 85+, razy 2. Zanim jednak otworzymy te świetne paczki, otwórzmy sobie nagrodę za Food Champions na pobocznym koncie, czyli za 11 wygranych. W tych 3 pikach może być karta Toty. Zobaczmy, co będzie w pierwszym piku, czy to będzie karta niebieska, albo chociaż, no niestety, wyróżnienia też nie ma. Jest Nkunku, lecimy z kolejnym pikiem. Drugi pik może tym razem niebieska karta. Zobaczymy, czy uda się do licznika dodać kolejną, a jest kimś. I trzecia karta tutaj, no może jednak się uda, lecz tutaj jest 8-5, jedynie 8-5. Zanim otworzymy te paczki, powiem wam szczerze, że to było najgorsze Food Champions, jakie grałem. I to na głównym koncie, i to na RTG. Na głównym koncie miałem 10-3 i skończyłem na 11 wygranych. Na tym koncie miałem 8-1, tak samo wbiłem 11 wygranych. Połączenie dobieranie rywali jest tak fatalne w tej grze, że naprawdę chyba nigdzie indziej nie ma tak fatalnego dobierania graczy. Zacznijmy sobie do mega paczki rzadkich kart. Gwarancja 83+, może walkout tym razem Portugalia, SPD, to pewnie będzie 8-4, tak jest, Ruben Neves z tej paczki z Al Hilal. A propos właśnie Al Hilal, chyba pokonali Inter Miami, z tego co widziałem w ostatnim meczu towarzyskim. Paczka dwóch piłkarzy 81+, no niestety nie ma niebiesko, ale jest Holandia, jest Esio, czyżby Van Dijk? Oczywiście, że nie Van Dijk, to będzie walkout De Ligta, młodego zawodnika, kiedyś z Ajaxu, no teraz gra w Bayernie. No widzę, że tam się świetnie trzyma, bo nawet nie chce zmienić klubu. W porządku, mamy tą wymienną paczkę dwóch piłkarzy 85+, zobaczmy, co z nagród za te 11 wygranych odda. No mamy Hiszpanię, ŚP, pewnie Parejo, tak jest, Parejo walkout, ale podwójny może, chociaż podwójny, tak jest. A zanim zarabiamy za Kimisia 88, widziałem, że już te ceny podchodzą pod limit, te karty złote już powoli osiągają właśnie swój szczyt, więc dobrze, że trafiamy karty, które są bardzo, bardzo drogie. No to paczka dwóch piłkarzy 80+, tutaj niestety po raz kolejny złoto, Włochy CLS, pewnie to będzie Di Marco, tak jest, no Angelino, nie wiem, czy w ogóle gra dalej w tym Bayerze Leverkusen, pamiętam, że co chwilę kiedyś go trafiałem, no w tym momencie ciężko trafić go w ogóle, o ile gdzieś tam gra w tej lidze niemieckiej dalej, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach. No i w tej paczce dwóch piłkarzy 83+, po raz kolejny złoto, Argentyna, napastnik Lautaro Martinez, tak jest, witamy serdecznie, no tego zawodnika, ja go bardzo chętnie przyjmę z otwartymi ramionami, tym bardziej, że potrzebuje foderku na te różne rozbudowy, napastników, pomocników, obrońców, które pewnie otworzymy sobie, ale nie wiem, czy dzisiaj. No to myślę, że nie będę dłużej was trzymać w niepewności, po prostu otworzę tą paczkę mieszanej kampanii, uderzenia gromu, radioaktywności, Dynasty Ultimate Team of the Group Stage UEFA, zimowych kart wieloznacznych lub versus 85+, czyli nowa paczka, z której ostatnio poleciał mi Morata na głównym koncie. A tutaj coś chyba innego jest, zobaczmy. To będzie, tak, Niemcy ŚP, Werder Brema, Dynasty Ultimate, Wirtz, tym razem jego siostra, bo tutaj zazwyczaj właśnie w tym evencie Dynasty Ultimate dawali siostry, ojców, synów, kuzynów. A niestety my trafiamy tą gorszą opcję. No to może nas uraczy paczka za 50 tysięcy za 11 wygranych? Może coś fajnego wymiennego, będzie jakiś fajny foder? Modric? Nie, to będzie... Kto to jest? Czekajcie, paczka za 50 tysięcy, Livakovic 82? Nie no, oni sobie chyba jaja robią. To jest najgorsza paczka, jaką w ogóle dostałem za Food Champions. Paczka za 50 tysięcy, w porządku, paczka Ultimate, 30 kart rzadkich, pewnie jeden walkout będzie, nawet nie niebiesko, zakładam, że te paczki jest Inform, dobrze, dobrze, jest Francja, jest lewa obrońca. To będzie... Czekajcie, to jest podwójny walkout. Nie, myślałem, że... Dobra, to myślałem, że to jest Basia, to jest Inform. Ja zapomniałem w ogóle, jakie informy są w tych... teraz, w tym tygodniu. Ale dobrze, Basia trafiamy wymienną. Pewnie jest nieco więcej warta jak te foderki, także dobrze jest ją trafić. A w paczce 8-4, 8-4, 8-1, no też nieciekawie, ale zawsze to wiecie, Inform. No w sumie zarobiliśmy może nawet nieco więcej niż te informy 8-3, 8-2, które w zasadzie chodzą już powoli, 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 nisko i po quicksell. Można powiedzieć, bo jeszcze nie, ale już powoli do tego zmierzają. No i paczka trzech piłkarzy 85+, kolejny Inform, witamy serdecznie, Portugalia, napastnik, Liverpool, nie pamiętam, kto to jest, Darwin Nunez Inform, tak? Diogo Jota? A czemu ja mówię Portugalia, a Darwin Nunez zagrałem z Urugwaju? Nie no, bo mi się właśnie napastnik Liverpoolu kojarzy z Darwinem Nunezem, a tutaj Diogo Jota wyskakuje mi na 9. No i tego Reisinsberger, okej, okay, niech będzie. No to może w tej paczce, karta Team of the Year, 11 piłkarzy, 81+, no co tutaj stoi na przeszkodzie? Na jedynie mój drop może to. Ale mamy po raz kolejny złoto? Hiszpania, ŚPD, Busquets 8-3, tak jest, Inter Miami po raz kolejny.
No i zostaje nam potężna paczka 5 piłkarzy 83+. A nie, chwila, paczka 20 piłkarzy 83+. No z tej paczki na pewno musi być już niebiesko. Choćby Harry Kane, cokolwiek, bo na tym koncie jeszcze nic nie trafiłem, szczerze mówiąc. A fajnie by było trafić jakąś niebieską kartę, cokolwiek, żeby było, wiadomo. Żebyście widzieli, że da się trafiać te karty. No bo jeżeli nic nie trafimy w tym odcinku, no to niestety będzie już dupa. Ale najpierw paczka 5 piłkarzy 83+, a w niej złota karta Ameryka, SPO, pewnie Lavelle. Nie, to jest Chelsea. Katarina Macari, okej, 84. Te paczki są tak słabe, ja nie wiem, po co my w ogóle próbujemy trafić to toty. Ale jest inform po raz kolejny, na tym koncie naprawdę mam sporo informów, to jest, ja nie wiem, to jest jakiś szał, ja mam naprawdę sporo informów. Tutaj co chwilę się trafia inform z paczki, nie to co na głównym koncie. No i najważniejsza paczka, jedna z dwóch, 20 piłkarzy, 83+, zobaczmy co w niej będzie. Nie będziemy czekać, od razu otwieramy, niestety po raz kolejny nie ma toty. Kante? Nie wiem, SPD, Lil, kto to jest? Henry 85 z tej paczki, w porządku, nawet bez walkoutu ta paczka, 20 piłkarzy 83+, bez walkoutu. Ja rozumiem, że to jest paczka za darmo, ja rozumiem, że tutaj dają taką fajną paczkę 20 piłkarzy 83+, ale cholera, co ja mam zrobić z tymi duplikatami? Jesteśmy teraz na moim głównym koncie, gdzie mam 10 pików 80+, zobaczymy, czy z nich coś trafimy, ale zapewne nie, no bo w sumie te piki to naprawdę oddają tylko walkouty, ekrany, a niebieskich kart to tam nie widziałem nigdy. Z pierwszym pikiem lecimy i mamy 84 Lukaku. Kolejny pik, może tym razem niebiesko, ale mamy Zielińskiego, który odchodzi z Napoli, no i nie wiadomo, gdzie tak naprawdę pójdzie. Czy to będzie Juventus, czy może gdzieś poza Ligą Włoską, ale wątpię, pewnie Juventus wybierze. Kolejny pik i mamy 81. 80+ po raz kolejny i mamy 83 duplika. W tym piku niebiesko jest Zaha, świetny inform trafiony z tego pika. Nawet Ter Stegen jest, ale nie mam tutaj informów na tym koncie, chociaż Ter Stegena mógłbym wymienić sobie na wymianę 51 kart piłkarskich. Wybierzemy Ter Stegena, jednak tutaj wybór lepszy, informa możemy zrobić z duplikatów, a jednak Ter Stegen to jest karta, którą musimy mieć na wymianę na 51 kart, a więc kolejny pik 80+, i mamy 84 Martineza. I w tym piku mamy... Ale tutaj niebiesko się pojawi i 84. Proszę, chociaż w tym piku, żeby coś było. Jest Bernardo Silva! Tak jest, trafiona niebieska karta potężnego Portugalczyka z Manchesteru City. W końcu trafiamy coś dobrego. Chociaż jest bardzo tani, ponieważ jego tempo naprawdę nie jest wysokie na tym etapie gry, ale mimo wszystko fajnie jest trafić niebieską kartę w końcu. 4x4, 81 tempa, 2 playstyle, do tego świetny dribbling i jego niski wzrost w zasadzie powinien naprawdę pomóc w tym dribblingu, w tym movemencie. Więc uważam, że jeżeli damy na niego fajny styl gry, właśnie na max tempa i do tego coś na strzały, czyli w sumie można dać myśliwego, to będzie naprawdę świetną kartą do środka pola. Nie na tym koncie, bo to jest główne konto, więc mam tutaj lepszą pomoc. Chociaż kto wie, może go dam. To jednak zawodnik urodzony w tym samym roku, co ja się urodziłem, może w tym składzie zamieszać. I kolejny pik 80+, czyżby po raz kolejny niebiesko, oby nie duplikaty. Teraz tu mamy naprawdę już taki zawężony ruch, bo mamy Kane'a w klubie, mamy Bernardo Silva, oby się teraz nie trafiały duplikaty, tym bardziej, że to są bardzo tanie karty. Ale tak wygląda moje 10 pików 80+, niezbyt ciekawie, ale ważne, że trafiona niebieska karta jest otaczona. W porządku, moi drodzy państwo, mamy 19 paczek i do tego są to różne paczki, rozbudowy, właśnie premium, 20 pikarzy 83+, no musimy tutaj coś trafić koniecznie. Jeszcze coś tutaj na dokładeczkę, może właśnie jakaś karta toty, żadne nominacje, żadne wyróżnienia, niebieska karta w tych paczkach musi być. Mamy niebiesko z ulepszenia premium, Anglia, prawy obrońca, Trent, Alexander Arnold, witamy serdecznie! Kolejna niebieska karta trafiona z pierwszego premium, z pierwszej rozbudowy premium, już nie umiem mówić po polsku, bo ten Trent właśnie się trafił na moim ekranie, także mamy dwie karty trafione już dzisiaj. Dajcie mi znać, co o nim sądzicie, czy to jest dobra karta, czy naprawdę jest warta przetestowania, a myślę, że go przetestujemy, zobaczymy jak się nim gra. I tak samo tym Bernardo Silva. No on kosztuje około 100 tysięcy. No tutaj widzę wystawione karty za 120, za 115 tysięcy, ale myślę, że około stówki się zamyka. No tutaj ma akurat styl gry na wrzutki z tego co widzę. No jest to bardzo fajny styl gry właśnie na te wrzutki, bo widzę, że Alexander Arnold ma ocenione podania na 93, więc tutaj to będzie naprawdę mocna karta do grania. No chyba naprawdę zwiększyli ten drop rate, no bo w weekend podczas nagród, gdzie otwierałem na głównym koncie, niestety nic nie trafiałem. Chociaż trafiłem dwie karty, okej, niech będzie. A teraz w przeciągu kilkunastu minut trafiam dwie karty po raz kolejny. Okej, nie są to toty, wiadomo, nie są to główne karty 22 piłkarzy, które tam można trafić, czy piłkarek, ale mimo wszystko naprawdę to jest świetny drop. Zrobiłem sobie te dwie paczki dwóch piłkarzy 85+. No, przetestować warto, zobaczymy, czy będzie tutaj jakaś karta Team of the Year. No, myślę, że raczej nie, no bo widzę już pierwsza paczka, może jakiś walkout, SPO Lavelle 85? No, nawet nie, to nawet nie jest Lavelle, to jest ktoś inny, New York
Coś tam? Lavelle, faktycznie jest Lavelle. Myślałem, że ona gra w ogóle gdzieś indziej, ale jest 87. No dobra, niech będzie. Kolejna paczka dwóch piłkarzy 85+. Niestety nie oddaje nam niebieskiej karty, ale jest Rodrigo 85. Razy dwa. No to paczka trzech piłkarzy 85+. Po raz kolejny nie ma karty Team of the Year. Jest, są Niemcy, SP, pewnie Toni Kroos podwójny walkout. Nawet nie, to będzie Gündogan. 86 z podwójnym walkoutem, za nim Kimmich. Okej, okay, fair enough, niech będzie. No i te dwie decydujące paczki. Paczka 20 piłkarzy 83+, i do tego paczka 5 piłkarzy 84+. Czy z tych dwóch paczek będzie niebiesko? Przekonajmy się. Niestety tutaj złota karta, bez informa, Niemcy znowu. Jeśli Toni Kroos tym razem. No nie? Czekajcie. Gorecka to będzie. Ja już go dawno nie trafiłem, tego Gorecki, szczerze mówiąc, ale 85 bez walkoutu z tej paczki. Biedno, strasznie. No i tutaj mamy świetną paczkę, która w zasadzie oddaje nam 8-4 fodery na jakiegoś informa, ewentualnie, no nie wiem. No i paczka 20 piłkarzy 83+. Drodzy Państwo, musimy z niej trafić przynajmniej dwa walkouty. Jak będzie niebiesko, to będzie cud, ale w tej paczce dwa walkouty to jest minimum. Proszę ci, EA Sports, musimy to zrobić. No i mamy informa. Okej, okay, to jest dobra wiadomość. Chile Endler, podwójny walkout to będzie z informem. Tak jest, Endler plus inform. I kto za nią? Zobaczmy, chociaż jakaś 87 karta, może Basia. I wychodzi Gabriel, tak jest, Arsenalu 86. Świetna paczka, na pewno lepsza niż na tym RTG, którą otwieraliśmy chwilę temu. No i w sumie ta paczka nie wygląda zbyt ciekawie, no tutaj same 84, 83, no wiadomo, to jest 83+, także czego możemy się spodziewać? Endler na przepał. Oczywiście te inne karty pewnie sobie przepalimy też na jakieś paczki, zobaczymy za moment, co się uda zrobić. Endler przepalona, duplikaty przepalone, no to na dokładkę mamy 27 kart piłkarskich i do tego paczkę 20 piłkarzy 82+. Zobaczymy najpierw, co z tej zwykłej paczki, pewnie też jakieś duplikaty, ale widzę informa po raz kolejny, to jest dobra wiadomość, pewnie Grifo, tak jest, Grifo inform z tej paczki, bez podwójnego walkoutu, ale co nie zmienia faktu, jest to bardzo fajna paczka, bo mamy informa z tej paczki za właśnie Endler, która tutaj została przepalona przez chwilę, przed chwilą. No i do tego kilka kart, pewnie jakieś duplikaty będą, albo i nie, tak jest, kilka duplikatów, ale możemy to squixelować, tak naprawdę to jest nic nie warte. Czy zrobimy hat-trick niebieskich kart z paczki 20 piłkarzy 82+, zobaczmy, czy tutaj jednak się uda, ale widzę po raz kolejny niestety złoto. Holandia, Elsio, to pewnie będzie, tak jest, De Ligt po raz drugi. No ale niestety pojedynczy walkout, także szkoda, ale co by to nie było, jednak z duplikatów zrobić tą paczkę, no prawie z duplikatów, bo tam jeszcze kilka kart z klubu przepaliłem. Jest w porządku, może będzie inform w środku, jakieś 8-3, 8-4 i będziemy uradowani. No i mamy Jonathana, okej, kolejny inform trafiony, chociaż one są już mało warte, bo to mówię, już gdzieś około 20 tysięcy, poniżej nawet. Co nie zmienia faktu, że i tak się przyda na jakieś SBC, zamiast ciągle grindować to samo. Informy, paczki, jest tak nudne. Ale wiecie co, po raz kolejny mamy dużo właśnie duplikatów takich 8-3, 8-4, przepalmy to na jakąś fajną paczkę. No to jeszcze jedna dokładeczka, paczka dwóch piłkarzy 85+, nie mam żadnych oczekiwań, niech będzie co będzie, chociaż dwa walkouty, żeby były. Keylor Navas, tak jest, witamy serdecznie. Pytanie, czy ktoś poza nim będzie tam w tej paczce? Niestety tylko Keylor Navas. Nie pamiętam, jaką on ma ocenę, ale widzę, że 85, także to chyba jedna z najgorszych paczek, które otwieram akurat. Czyli ta paczka dwóch piłkarzy 85+. Moi drodzy Państwo, zostało nam kilka meczów z Malenem do zrobienia, żeby go ukończyć na poziom Ronaldo Nazario. 4 dni do końca, 3 mecze do zagrania, może i wygrania. Zobaczymy, czy się uda. Zagramy kwalifikację i spróbujemy go już ukończyć na zawsze. Taki mam obecny skład. Oczywiście dodamy sobie do tego Trenta Alexander-Arnolda i do tego Bernardo Silva, którego trafiliśmy i przetestujemy ich. I do tego Malena gdzieś tam właśnie, żeby się zgrał może z kimś tutaj z pola, bo widzę, jeszcze jest Olga Carmona, którą trafiłem ostatnio i też ją przetestujemy. Okej, szybka zmiana. Olga Carmona, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold. To wszystko w tym składzie. I Malen na ukończenie i mamy skład komplet. Dajmy jeszcze style gry i zacznijmy grę. FC Drewniaki kontra Vigegang FC. Zobaczmy skład rywala. Ederson nowy, Van Dijk złoty, oczywiście to jest klasyka, złoty De Bruyne, widzę, że chyba chce trafić po prostu toty. Ale lecimy, no tutaj spróbujemy trochę inną formacją zagrać, bardziej pod wrzutki, czyli 4-3-2-1. Bernardo Silva, podanie górą do Besta. Best, przerzutka i Mbappe, prawie bramka. Ederson dobrze broni. Słuchajcie, ostatnio sobie ogarnąłem takie dośrodkowanie, zobaczymy, czy się uda. Zrobimy to tak. Okej, okay, dośrodkowanie i Jaszy. Oj, to było bliskie, to było bliskie, to było dobre. Dobra meta na wychodzących bramkarzy. Kurde, tylko no muszę to dopracować, bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam, jak się to robi. Dobra, świetnie. Mbappe odbiera Carlos Alberto, wykopuje nam bramkarz rywala, Ederson. Dobra, dobra, Mbappe, Mbappe, Mbappe i to jest bramka pewna jak to, że słońce świeci w dzień, a księżyc w nocy. Dobre podanie, Malen, Malen, po raz kolejny okazja.
Oczywiście jest to bramka, świetnie. Zamieniamy to na bramkę 2-0, szybkie granie, szybkie akcje. Dużo rywal wychodzi ze swojego pola karnego, sprzed pola karnego nawet obrońcami, więc wykorzystujemy po prostu tą sytuację i gramy dalej. Koniec połowy, panie sędzio. A druga połowa to już raczej będzie formalność. No musimy to wygrać, szczerze mówiąc. No, ja tego nie widzę innej opcji, tym bardziej, że mój przeciwnik no, wychodzi często tymi zawodnikami. Nie ma szans na to, żeby wygrał w taki sposób, tym bardziej, że jego taktyka, okej, jest dość agresywna, ale z drugiej strony zbyt agresywna i nie potrafi w obronie się opanować. Świetne podanie w pole karne, Gavi! 4-0, koniec, rage quit rywala. Słuchajcie, świetnie, rywal wyszedł, mamy ewolucję Malena do zrobienia, więc teraz go zaprzysiężmy do składu FC Drewniaków. W końcu się udało, zagrania z fałsza, 94 tempa, 88 strzałów, to jest ulepszony Malen na maksa. Czy on zawita właśnie w Food Champions? Wydaje mi się, że warto by go spróbować gdzieś tam umieścić, zagrać nim. Czy za George'a Besta, czy za Mieham, czy za kogokolwiek innego, zobaczymy jak się będzie nim grało, bo tym bardziej, że ma prawą pomoc, ale też chyba napastnika ma, prawda? Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, oczywiście pozostawcie tu łapeczki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze jej nie macie, komentarz, co wy trafiliście z toty, bo widzę, że podkręcony drop jest. Ciekawe, czy u wszystkich. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku, bądź też na streamie w weekendy.